wychodzić? Goście będą za pół godziny. Spokojnie. Za 5 minut mają taksówkę. Sam im zamawiałem, więc na pewno wychodzą. Okej, okay. A wyobrażasz sobie, jakby zostali na imprezie z nami? Nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Nie żartuj sobie, Paulina. Już widzę minę Mikołaja, jak... Hello, Marysia? Tak, już schodzimy do taksówki. Zaraz u was będziemy. No. Ojej. O Boże. Nic się nie stało, tak, tak. Poradzimy sobie. Publicznej kabarety lecą. Tak, tak. No, miłego, pa. Odwołali imprezę. No jasna, Anielka. I co teraz? No, dzisiaj to już nic innego nie znajdziemy. Będziemy musieli chyba... zostać w domu. Dobra, chodź Andrzej, idziemy do sypialni. Nie będziemy dzieciakom psuć imprezy. Lecą powtórki w publicznej. Jakoś to będzie. Mamo! Jeśli bardzo chcecie, to możecie zostać z nami. Synek, nie moglibyśmy. Byśmy wam tylko przeszkadzali. Ale skoro tak bardzo nalegasz, to chętnie pobawimy się z waszymi przyjaciółmi. Wołowe. Na bogato, synek, pojechałeś. Ty, synek. Co tam, tato? Powiedz mi, a ty na dzisiaj to masz upatrzoną jakąś forszkę, nie? W sensie, że kobietę? Tato, kobiety w tym pomieszczeniu to nasze przyjaciółki, a nie potencjalne cele męskich podbojów. Przyszły się tutaj bawić, a nie być osaczane, no. Tym bardziej przez ciebie. A propos zabawy. My z matką kupiliśmy zatyczki do uszu, także śmiało możesz rozwalić tę budę. Okej, boomer. Tato, w tym bloku ludzie też mają prawo się wyspać po Sylwestrze, przed Sylwestrem. Dlatego jak tylko zacznie się cisza nocna, to zaczynamy silent disco. Może mi jeszcze powiesz, że z balkonu strzelać też nie będziecie, co? Oczywiście, że nie. Zwierzęta mogłyby się wystraszyć, tato. Wstyd mi nazywać go moim synem. Elu, wino, Paula. Witam. Fajne chłopaki dzisiaj, nie? Na imprezie w sensie. No, chyba tak. Ja wiem, że ty już się z tym moim Przemkiem nie kręcisz, ale wiesz, między nami luzik jest, spokojnie. Dziękuję. A powiedz mi, masz jakiegoś nowego typa na oku? Tamten taki niezły całkiem. Mikołaj? To jest tylko kolega. Kolega! Że wiemy, co to koledzy są. Też jak byłam młoda, to miałam takich kolegów. A potem spotkałam mój ideał. No tak. To prawdziwa miłość. Słuchajcie, gdy do sali weszła babeczka od fizyki, to na stoliku czekał na nią kaktus! O! A propos kaktusa, to ja też mam jedną historię. Słuchajcie, to było już po stanie wojennym. Byłem wtedy w liceum. Mieliśmy wtedy takiego wrednego wychowawcę. A ratownik medyczny powiedział, że on tak miał to, że szczęście z taką ilością igieł. To były czasy. Mam jeszcze jedną historię o pani od biologii. Martwy chomiku. Nie. Synek, mogę włączyć coś swojego? No, ale wiesz, że nikt nie będzie tańczył. Oj, tylko jeden kawałek, proszę. No dobra, tam jest głośnik, tylko będą podpierać ściany, obiecuję. Dobra, najwyżej się włącz. Thank you.
Tata, no ale co jest? Mówiłem, że nie strzelamy. Tylko dwie rakiety, no. Dawaj się ojcu trochę pobawić się. Kundel sąsiadów cały rok szczeka, a ja w jeden wieczór nie mogę se strzelić. Tata, ty jesteś pewien, co robisz? Ten ląd nie jest za krótki? Synku, wszystko jest w porządku? Ojciec w wojsku był, wie co robi. A ty się lepiej odsuń. No ładnie, tata.